Dobra, obejrzmy kącik polityczny. Witam wszystkich, jakby to powiedzieć, polityków na czacie. AH64, tak się czuję, przed obejrzeniem kąciku politycznego. Po obejrzeniu kąciku AH68, bo wszystko już jest jasne. Rozumiesz? Wiadomo. Obejrzmy. AH60, kącik polityczny. To jest koncepcja. Cześć, bo to trailer chyba. No właśnie. Proszę Państwa o ciszę. Wystąpienie pana premiera Dobrze było głośność? obszerne, a ja mam tylko 10 minut. Było w nim wiele wątków i Co powinno być z Mamonem? Oglądanie tego? Czemu? Siema, dziaduk. Dla widza ogram, ale kiedyś. w związku z tym będę musiał mówić tutaj w ogromnym skrócie. Otóż, Dobra, przyspieszę go, macie rację, bo strasznie wolno. jeśli spojrzeć na całość tego wystąpienia, to sądzę, że można by je określić najcelniej jako apel do całej klasy politycznej, by A no Morawiecki chyba mówi, a my nie oglądaliśmy o 2 godziny, więc musimy zgadywać, co mówił. próbowała, pomijając spory, o których wszyscy wiemy, znaleźć drogę Same do kłamstwa. Aha, to dzięki. bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski. W nowych okolicznościach, w nowych realiach dzisiejszego świata, by spojrzała na sytuację w naszym kraju, sytuację wokół naszego kraju, w Europie, ale także w świecie. Na wszystkie te niebezpieczeństwa, To ale nie także na AI. szanse, które są przed nami. Można powiedzieć, że są dwa rodzaje polityki. Okej. Pierwszy z nich, ten najprostszy, najłatwiejszy, sprowadza się do Okradania. podejmowania współpracy, ulegania najsilniejszym grupom, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, podporządkowywaniu się ich potrzebom, Co ty mówisz, podejmowaniu Sławek? różnego rodzaju relacji, czasem jednostronnych, czasem dwustronnych. Niekiedy to nie są grupy, tylko bardzo silne jednostki. Powtarzam, to łatwy sposób polityki, a To jest chyba to, co PiS przez ostatnie 8 lat robił, bo mieli większość i nie musieli nikogo słuchać. Dlatego on o tym wie, bo zna to z doświadczenia. Zobaczymy drugi sposób. Dogadywanie się pewnie, co jest trudniejsze. efekty, o nich będę jeszcze mówił. Tusk? No to muszę jeszcze Tuska puścić po męcenie, jak jest jakieś coś z nim. Jest drugi Czy Kaczyński wygląda jak AH-66? No trochę. sposób uprawiania polityki, nieporównanie trudniejszy, odwołujący się do wartości, odwołujący się do wartości, w których centrum jest wspólnota, ta najszersza wspólnota narodowa, ale taka wspólnota, która w pełni uznaje prawa jednostki, jej wolność. Jej wolność. To jest na przyspieszeniu, nie przyspieszam bardziej. Wolność wyboru we wszystkich dziedzinach, ale także i tą wolność w odnośnie się do Ciekawe. polityki, a więc wolność wyboru władzy. Ta wspólnota jest warunkiem funkcjonowania. Kaczyński to AH-67. Nie, czy może? Już Arystoteles pisał i nikt tego do dziś dzień nie zakwestionował, że człowiek jest istotą społeczną. Wspólnota Poza mną. ma swoje interesy. Wspólnota AH-66. musi dbać o różne aspekty swojego funkcjonowania. Nie dam na dwa. To trwa 15 minut. Zbawicie 15 minut? Ale wspólnota wtedy, kiedy polityka jest prowadzona w ten sposób, jest zwykle także terenem różnego rodzaju starć, no bo ci, których interesy Witam. zostały taką polityką naruszoną, stawiają opór i to zarówno ci z wewnątrz, jak i ci z zewnątrz. No na razie o niczym trochę mówi, ale to chyba dąży do czegoś. Zobaczymy do czego. Stąd ogromne trudności takiej polityki. W Polsce w latach 1989-2015 z krótkimi przerwami
prowadzona była polityka tego pierwszego rodzaju. Polityka, można powiedzieć, łatwa. I oczywiście był bardzo potężny opór. I były skutki. Co? Wielkie bezrobocie, głodne dzieci, minimalne płace, te kilka złotych za godzinę, o których pan premier wspominał, były takie... Orgada jakby przeczytał wszystkie komentarze na TikToku i je zebrał do kupy. Serio. Ktoś mu musiał to zebrać, te jakby najbardziej pochlebne, w cudzysłowie, komentarze z TikToka. I ten argument kilka złotych kiedyś się zarabiało i było dlatego gorzej. Nie, no ale było inne zupełnie realia. Więc ciężko jakby to porównywać też. Jakiś chłop chce pozwać Kiszaka za reakcję na jego film? O, no i git. To ja obejrzę free content. Zjawiska jak emigracja, ogromny wzrost patologii społecznej i wreszcie... Teraz jest ogromny wzrost patologii społecznej w dzisiejszych czasach? Tak na... No jak on to ocenia? Są jakieś statystyki? Bo jakby mi się wydaje, że wychodząc na ulicę w dzisiejszych czasach jest dużo bezpieczniej. Nie wiem, czy to on ma to na myśli. Bo ciężko powiedzieć, co on ma na myśli. Ale jest dużo bezpieczniej niż było paręnaście lat temu. Ale ja też, wiesz, no... Ja w Łodzi mieszkam. Z Łodzi po prostu patologię wytępili. I dlatego ja czuję dużą różnicę. Nie wiem, czy o to mu chodzi. Modus operandi, które było tak silne w życiu społecznym, modus operandi polegające na podejmowaniu działań, budowaniu relacji, których celem było nieekwiwalentne przejmowanie dóbr publicznych, ale bardzo często także prywatnych. Skutki, skutki tego rodzaju polityki były pod bardzo wieloma względami fatalne. Ale powtarzam, taka polityka przez wiele lat dominowała. Ale po 2000... Teraz pytanie, co on ma na myśli? Pewnie jakieś wyprzedawanie majątku przez poprzednią władzę, coś takiego? Nie wiem, no trzeba by się zagłębić to bardziej, bo on tak mówi ogólnikami, tak se rzuca i się może do kogoś przyklei. Tak przynajmniej to trochę odbieram. Dziwne. W 2015 roku została podjęta polityka tego drugiego, dużo trudniejszego rodzaju. Polityka, która wywodziła się właśnie z wartości, tych wartości odnoszących się do jednostki, odnoszących się do grup społecznych, różnego rodzaju wspólnot z rodziną na czele, odnosząca się także do interesu narodowego. Aha, że PiS teraz, on mówi, że PiS tak dobrze rządzi te rzeczy. Ciekawe. I ta polityka doprowadziła do najróżniejszych zmian. Zmian, które nie można określić jako zupełne odrzucanie tej pierwszej. To się po prostu z różnych względów, a przede wszystkim na ten opór podkreślam, wewnętrzny, potężny, no, totalna opozycja, a z drugiej strony zewnętrzny. A w sensie opór był za PiS-u totalna opozycja, ale oni mieli chyba większość przez 8 lat. Oni mogli robić co chcieli, to o co chodzi? To se mogli tam pokrzyczeć z opozycji, ale chyba nie mieli realnego znaczenia. Została do końca. Mieli większość i jeszcze Duda prezydentem, to oni mogli wszystko. Przez ostatnie, no, dwie kadencje, tak? W pełni zrealizowana. Plan jej realizacji został tutaj przez pana premiera przedstawiony. Tak, dobrze. Ale przyniosła bardzo wiele pozytywnych zmian. Dzisiaj. Właśnie to jest też ciężkie, bo ogólnie się polepsza wszędzie raczej, a my należymy do tego, powiedzmy, zachodniego świata. Jak się u nich ulepsza, to u nas też. Pytanie, czy to jakikolwiek wpływ politycy mają. Ja mam teorię taką, że po prostu politycy nie mogli aż tak bardzo utrudniać i dlatego się polepszało, ale może jakby byli jacyś skuteczniejsi i lepsi politycy, to by się szybciej polepszało niż tak jak było, nie? Kto wie, to może tylko gdybać. Ale po prostu no, jest coraz lepiej na świecie, nie licząc tam wypadku z Coroną. I teraz jeszcze jest wojna na Ukrainie. Ten SS mojego podsumowania sprawdzę. No nie działa mi, Machoń, później zobaczę. Później zobaczę, Mario.
biorąc pod uwagę zapowiedzi naszych politycznych oponentów. A w Łodzi nie ma patologii, a bałuty? Bałuty Teofilów, wiem co aż na myśli widzą. I ja porównuję do tego, jak byłem mały, czasy, bałuty i tak dalej, a do teraz. Jest gigantyczna różnica i mieszkam w Łodzi niestety całe życie jak na razie i widzę to. I kiedyś to było w sumie strach wyjść, jak było ciemno na ulicę. A teraz no to jest zupełna różnica, nie? Chociaż też jak było się mniejszym, to się bardziej bałeś, ale raczej nie, bo nawet patrząc po bramach, kiedyś dużo patusów w bramach stało i tak dalej. Teraz się tego w ogóle nie widzi. A, ty też z Łodzi, okej. No ale tak, jak uważasz? Wydaje mi się, że dużo mniej jest patologii w dzisiejszych czasach, tylko nie znam powodu tego, czemu tak jest. Ale no jest różnica. Nie wiem, czy oni wyjechali do pracy za granicą, czy ogarnęli się w końcu i się wzięli za siebie i nie stoją już po bramach. No nie wiem, jest dużo lepiej. Nie widzisz, po stołu nie wychodzisz? Czasem wychodzę. Patrząc w przeszłość, patrząc na lata 1989-2015, pomijając te drobne przerwy, można sądzić, że ta polityka pierwszego rodzaju ma powrócić. Ma powrócić i jeżeli spojrzeć na to z perspektywy tych wyzwań, tych siedmiu wyzwań, słyszałem, o których Mario. Mówił tutaj premier, to można powiedzieć, że na razie jeśli to oglądaj. Taki plan rzeczywiście zostanie zrealizowany, to ich perspektywy odpowiedzi na te wyzwania, skutecznej odpowiedzi na te wyzwania są naprawdę bardzo słabe. Jest ich dużo, mam mało czasu, skoncentruję się na dwóch. Tych, które wydają się w tej chwili najważniejsze, bo niestety najbardziej niebezpieczne. Pierwsze z tych wyzwań to jest to wyzwanie określone jako geopolityczne, ale... Pewnie wychodzisz z żabki, mówisz, że masz kilometr... Ja nie ryby. Określmy je bliżej, bardziej konkretnie. To jest po prostu perspektywa dalszej ofensywy politycznej Imperium Sowieckiego. Dalszej ofensywy politycznej, ale także militarnej. I dlatego jedynym zabezpieczeniem przed tego no, rodzaju ciekawe. Ofensywą jest po pierwsze zbrojenie się. Okay. Zbrojenie się i jeszcze raz zbrojenie się. A słychać niestety różnego rodzaju zapowiedzi weryfikacji tego programu zbrojeń, twierdzenia, że jest on nadmierny, nadmiernie rozbudowany, że właściwie nie wiadomo po co aż tyle tej broni. Wysoka Izbo, te plany, które zostały sformowane. Czekiwiciu, dzięki Machoń dla Wicia za suba. Witam. Nie tak dawno temu są planami nie polityków. To jest tak, że politycy... Nie, ja go przyspieszyłem, dlatego tak mówi. Politycy mieli tutaj tylko wybór między dwoma koncepcjami, które zaprezentował sztab generalny. I wybrali tą koncepcję, która wymagała co prawda więcej broni, ale za to mniej wysiłku, można to tak określić, personalnego. I wszelkiego rodzaju zapowiedzi, że coś tu będzie weryfikowane, jak choćby ostatnio zapowiedź, że te ostatnio zawarte kontrakty będą weryfikowane, to są zapowiedzi godzące w polskie bezpieczeństwo. Godzące w polski najbardziej elementarny interes. No ciekawe, co z tym będzie dalej, jak już nowa władza będzie. No i drugie niebezpieczeństwo, to jest niebezpieczeństwo odnoszące się do tych planów, które formowane są i przyjęte już przez Parlament Europejski, formowane w Unii Europejskiej. Mimo, że była już o nich mowa, to trzeba sobie jasno powiedzieć i może nawet ostrzej niż to powiedział premier. To jest koncepcja zmiany państwa polskiego w teren zamieszkiwania Polaków zarządzany z zewnątrz. Z Brukseli, a w istocie z Berlina. To jest teren, szanowni państwo, w którym polskie państwo będzie już tylko pozorem,
a wszelkiego rodzaju procedury i instytucje demokratyczne będą także pozorem i widowiskiem. A początki tego już tutaj widzimy. Tego widowiska właśnie. I dlatego trzeba to niebezpieczeństwo traktować jako wyjątkowo poważne. Panie pośle, bardzo bym prosił. Wyjątkowo poważne i dlatego musimy mu się za wszelką cenę przeciwstawić. To nie może być taktyka, to nie może być gra, że wczoraj byliśmy za, dzisiaj jesteśmy przeciw. To musi być stałe, twarde, bezwzględnie stawiane nie. Nie możemy się zgodzić na to, żeby Polska niepodległość była znowu historycznym incydentem, tak jak ta z lat 1918-39. Nie możemy się na to zgodzić. Bo... No i teraz pytanie, bo jemu się opłaca straszyć w ten sposób, żeby zdobyć poparcie ludzi. A pytanie, jakie to ma przełożenie na rzeczywistość teraz? Poza jakby wykluczając to, tą taką, wiesz, te takie straszenie tylko po to, żeby ludzie go polubili, może jednak jeszcze bardziej w niego wierzyli, może ktoś nowy zagłosuje, bo się przestraszy, że na Polskę Rosja najedzie i no lepiej na niego, bo on ma plan. No to jest do przemyślenia, nie? Nie interesuje. Dziękuję bardzo. Mencen, zara. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Strach równa się lubienie. Tak, kleszcza Amazonki dał na golibordę 5. Strach równa się, jak ktoś na ciebie odda głos, bo uzna, że masz plan na to, żeby nie było tu wojny. Albo jak będzie, bo ma plan, jak się bronić, rozumiesz? Dzieli rząd, dzieli se Polaków na tych, którzy zagłosują, bo się boją wojny i se rządzi. No w dupę, ty komunista pieprzony, usuń to komunista znikł. Polska może się rozwijać tylko jako państwo niepodległe. I to jest interes Polaków, interes Polski, interes każdej polskiej rodziny, interes każdego... Zostaw samo SPX w Niku, nie denerwuj mnie. Polaka. Bardzo realny interes. Jeszcze raz wracam do tego, panie jaki pośle, sens miało wystąpienie pan czas o 3 minuty. Pana premiera. Bardzo proszę o to, żeby z szacunku dla innych klubów zechciał pan zbierać do konkursu. Morawieckiego. Otóż tym sensem była propozycja nowej polityki. Propozycja, która ma wartość dzisiaj dla tej Izby przed tym głosowaniem, ale która jest także pewnym kapitałem na przyszłość. Pewną alternatywą, która prędzej czy później zwycięży, bo jest jedyną alternatywą dla Polski. Jedyną alternatywą godną naszego narodu. I moja racja jest najmojsza. I Sprawiedliwości poprze inwestyturę pana premiera i jednocześnie, jeśli to nie zakończy się sukcesem, będzie tą koncepcję, która tutaj została przedstawiona, forsował dalej, aż ku jej realizacji, ku zwycięstwu. Przyspieszyłem go. Zobacz, jak się ruszają. Dziękuję bardzo. Bardzo państwa proszę, żeby z uwagi na szacunek dla pozostałych występujących rzeczywiście przestrzegać limitu czasu. Aha, 66. Dobra, Mencen. A potem 16 mitów o chlebie. A nie, to jest o czymś innym. obejrzmy teraz Mencen po ekspoze Morawieckiego. Dobrze. Nie teraz, nie oglądam tego teraz. Syry, chcesz do jeden dziś skończyć i zobaczymy. Głos zabierze pan poseł. Czemu taka słaba jakość? No nic, tu nie ma znaczenia jakość, tu się liczy merytoryka. Głos zabierze pan poseł Sławomir Mencen, bardzo proszę. Mencen chyba mówi szybciej niż Kaczyński, to go nie przyspieszą. Szanowny panie marszałku, wysoka Izbo. Działa stream. Powiedział pan premier w dzisiejszym przemówieniu kilka rzeczy słusznych. I w innych okolicznościach można by się nawet... No jakość jest słaba, ale to nie jest AI. To jest na oficjalnym kanale Sławomir Mencen. 420 subów. Tysięcy. Dzięki De Holo za Prima. Zastanowić, czy to wszystko nie ma jakiegoś sensu. Niestety, okoliczności są takie, że to już pana trzecie exposé, a my po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości doskonale wiemy, jaki ulotny związek mają pana zapowiedzi z przyszłymi działaniami.
Gdy przejęliście władzę w roku 2015, zakończyła się transformacja polskiej gospodarki z systemu socjalistycznego w kierunku gospodarki wolnorynkowej. Dzięki Herkiew za 11 lat. Dziękuję bardzo, miło mi, doceniam. Zakończyła się z wynikiem negatywnym. Nie udało się osiągnąć zakładanego celu. Zaczęliśmy znowu iść w kierunku socjalizmu oraz etatyzmu. Prawo i Sprawiedliwość przez ten czas realizowało gospodarczy program Razem, było na lewo od SLD. Potwierdzał to nawet sam pan premier słowem, mówiąc, że robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko obecna w filozofii Prawa i Sprawiedliwości. Potwierdzał pan to czynem, wprowadzając mnóstwo postulatów wcześniej zapowiadanych przez Razem. Niezapowiedziane kontrole u przedsiębiorców, drastyczny wzrost podatków oraz rozdawnictwa, ingerencje w gospodarkę oraz w rynek pracy, próba oczywiście budowy mieszkań przez państwo, próba inwestowania przez państwo w nowoczesny przemysł. Wszystko to były propozycje Razem. Nawet dzisiaj w przemówieniu odnosił się pan do Kaleckiego. Mówił pan o bezwarunkowym dochodzie podstawowym, podnosząc znowu skrajnie lewicowe postulaty. Przez 108 lat zwalczaliście klasę średnią i to z rewolucyjnym zapałem Zandberga. Zwalczaliście przedsiębiorców, specjalistów, ludzi zaradnych, ludzi, którzy chcą brać życie... Czyli PiS jest skrajnie prawicowy i lewicowy jednocześnie, tak? Czyli jest centrum, bo się zeruje. Własne ręce. To wasze urzędniczki zorganizowały prowokacje, namawiając mechanika samochodowego, żeby już po tym, jak zamknął kasę fiskalną, wymienił im żarówkę za 10 zł, a gdy się zgodził panią pomóc, to wlepiły mu mandat. To wasi urzędnicy niedawno w Łodzi dali kasjerce w lodziarni mandat 3000 zł, bo położyła paragon na ladzie, zamiast dać go do ręki klientce. To wy nasłaliście policję i na sanepid, na 16-letnią Marysię, która chciała we wrześniu tego roku zaoszczędzić pieniądze i wydać je na wycieczkę szkolną, sprzedając wiśnie z sadu dziadka. Proces nad Marysią odbędzie się w lipcu przyszłego roku, co też pokazuje, jakie sprawy są wasze Marysię. Sądy. W państwie rządzonym przez was zarabianie pieniędzy jest źle widziane. Czasem się nawet staje przestępstwem. Jednocześnie byliście wyjątkowo mili dla wielkich międzynarodowych korporacji. Mieliście dla nich ulgi podatkowe, zachęty, dopłaty. Bardzo też ceniliście zarządzane przez waszych kolegów spółki Skarbu Państwa, które niemiłosiernie doiliście do utrzymania waszego aparatu partyjnego, tej hydry nienasyconej waszych dzieci, żon i matek. Byliście bardzo słabi. PiS jest poglądowo prawicowy, gospodarczo prawicowy. Z tego, co on mówi, Thomas Jefferson, to z deklaracją w Stanach miałeś tyle wspólnego, co ja dzisiaj ze sraniem. Czyli nic, bo nie srałem dzisiaj. Względem silnych korporacji i bardzo silni względem polskiego drobnego biznesu. W trakcie COVID-u napadaliście na gospodarczo-lewicowy się poprawiłeś. Okej, dobra. No to tak jak powiedziałem przed chwilą, że skrajnie prawicowi i lewicowi jednocześnie. W sensie prawicowi społecznie, tam kościół, antyaborcja i tak dalej, lewicowy go gospodarczo, nie? Że rozdawnictwo, podatki podnoszą i tak dalej. No wiesz, o co chodzi. Tak? AH66? Przedsiębiorców, którzy słusznie nie chcieli przestrzegać waszych nielegalnych i często idiotycznych nakazów i zakazów. Nasyłaliście policję, straż miejską, sanepid, prokuraturę, wlepialiście dziesiątki tysięcy złotych kary, stosowaliście przemoc względem ludzi, którzy po prostu chcieli ratować dorobek całego swojego życia. Kazaliście im nakładać maski chyba tylko po to, żeby nie czuli, jak plujecie im prosto w twarz. Rabowaliście i biliście ludzi, którzy okazało się, że mieli rację, bo wyroki sądów administracyjnych wskazywały, że wasze zakazy były nielegalne. Wymyśliliście też sobie, że przedsiębiorcy w Polsce sobie nie radzą, nie widzą, w którym kierunku świat zmierza. Bazują jedynie na taniej sile roboczej, są nieinnowacyjni i nie są w stanie dotrzymać kroku zagranicznej konkurencji. Dlatego do gry miało wejść przedsiębiorcze państwo. Urzędnicy oraz politycy mieli napędzać polską gospodarkę swoją innowacyjnością oraz przedsiębiorczością. Mieli wskazywać przedsiębiorcom kierunki rozwoju, wykrywać megatrendy, mieli pomagać przedsiębiorcom robić...
Jak państwo mam wykrywać trendy, jak w tym roku w dupę pod koniec, tuż przed wyborami się skapnęli, że TikTok istnieje i zaczęli się tam promować. Jak oni mają trendy wykryć? Oni by trendowatego między sobą nie wykryli, a co dopiero trendy i nowoczesnych rzeczy. Biznes. Nikt tej pomocy od was nie chciał. Chcieliśmy jedynie, żebyście nam nie przeszkadzali. Bo było zupełnie oczywiste, że urzędnicy zdają się na zarządzaniu, inwestowaniu, na innowacji, tak jak ja na balecie. Nie dostrzegliby okazji inwestycyjnej, nawet gdyby im stanęła na stopie, no tak, i miała ich prosto. Oczywista. Ale nawet ja byłem zdziwiony rozmiarem porażki waszych rządów. Spójrzmy, do jak wielkiej katastrofy doprowadziliście polską gospodarkę, za którą wzięliście odpowiedzialność. Gdzie są polskie samochody elektryczne? Nie wbiliście nawet w łopaty w miejsce, gdzie miała stać ich fabryka. Gdzie jest Prombatory? Gdzie jest pociąg Lux Torpeda? Nie rozpoczęliście nawet budowy CPK ani nie polskich ma. Elektrowni jądrowych. Znowu, nawet łopaty tam nie wbiliście. Ej, na CPK tak, nie radzicie już sobie... ileś miliardów wzięli, a nadal się nie rozpoczęło nic z tym, nie? To gdzie te pieniądze? Leżą gdzieś tak luzem? Po prostu gdzieś to leży? O co chodzi? Tylko z wielkimi, innowacyjnymi przedsięwzięciami. Nie radzicie sobie z prostszymi rzeczami. Chcieliście w ramach Mieszkanie Plus wybudować 100 tysięcy mieszkań do 2019 roku. Wybudowaliście 19 tysięcy to do 2022 roku. Kompletna porażka. 60 A spójrzmy, jak wyszło na razie. Wam tworzenie prawa. W 2017 roku zapowiadał pan, że nie będzie pan podwyższał podatków, będzie pan uszczelniał system. I rzeczywiście 60%, nie podnosił no, okay. pan podatków, wprowadzał pan nowe podatki. Podnosiliście składki, daninę, akcyzy, które według was wcale nie są podatkiem, ale mistrzostwem w waszym wykonaniu był oczywiście Nowy Ład. Najgorsza reforma podatkowa w historii III RP. Kiedy już weszła w życie, tragedia. To nikt w całej Polsce nie wiedział, jakie ma płacić podatki. Pracownicy urzędów skarbowych... Jeszcze oni to strasznie późno wypuścili, nie? Bardzo późno. To jest jakieś porypane w ogóle z tym Nowym Ładem. Jaka to była parodia. To jest jakieś, jakiegoś filmu. Parodia kraju. Tylko, że to naprawdę się działo. Wiedzieli, jak naliczać wynagrodzenia... W złotym pociągu są te pieniądze. ...urzędnikom zatrudnionych w tych instytucjach. Kancelaria Sejmu musiała wystąpić z wnioskiem o interpretację podatkową, bo nie wiedziała, jak naliczyć wynagrodzenia posłom. A kiedy... No przecież to brzmi jak jakaś parodia, że to do filmu tylko się nadaje. Gdy już wszyscy zorientowali się, ile mają płacić, okazało się, że mają płacić więcej niż w poprzednim roku, wbrew waszej propagandzie. Wtedy w panice zaczęliście reagować. Najpierw pozwoliliście ludziom rozliczać się albo na Starym Ładzie, albo na Nowym Ładzie. Następnie wprowadziliście nowy ład, na podstawie którego można było się rozliczać na Nowym Ładzie, ale bez Starego Ładu, albo na Nowym Ładzie, ale bez Nowego Ładu. Efekt był taki, że po kieszeni dostała klasa średnia. W pewnym momencie zajmowaliśmy dwa ostatnie miejsca w rankingu najgorszych systemów podatkowych. Nowy Ład był przedostatni, a Nowy Ład był ostatni. A jak z biurokracją? Powiedział pan w 2019 roku, że nie ma lepszego, bardziej mierzalnego wskaźnika biurokracji niż liczba stron prawa, które powstaje. Ja się z tym zgadzam. Niestety za waszych rządów powstała rekordowa ilość prawa. Tylko w tym roku stworzyliście 37 tysięcy nowych stron aktów prawnych. To chyba źle znaczy, czy nie? Że aż tyle tego jak to? Ktoś to w ogóle ogarnia? Ktoś to czyta w ogóle? Ponad 100 stron dziennie. A cała trwająca 8 lat wasza biegunka legislacyjna AI to chyba pisze. Się wielką kupą papieru liczącą ponad 200 tysięcy stron. Wydawaliście nowe miliardy złotych na tysiące nowych urzędników. AH66? Chwila. Kolejny widzowie, kolejny. AH66, pierwsza wiadomość. Coś pięknego. Mateo z Gotika przyszedł. AH66, 30 minut temu. To jest naprawdę piękne. Wzruszam się, jak to widzę. Tak powinien wyglądać każdy, kto pisze pierwszą wiadomość w tym, jak teraz zostanie widzem. Kancelarii premiera tylko wzrósł z 130 do 1,5 miliarda złotych. Oprócz biurokracji rosły też ceny. Drukowaliście pusty pieniądz, zwiększaliście koszty życia, koszty produkcji. Skumulowana inflacja tylko za waszej drugiej kadencji wyniosła 40. O, kolejny widz. Nie. Obudziłem ich, widzowie. Bo
budzą się do życia. Dobrze, dobrze. Aha, 6,6%. Próbowaliście winę na to zrzucić. Aha, 50? Na wojnę, ale nie da się ukryć, że inflacja jeszcze przed waszymi rządami przebiła 10% przed wojną. Dobra, już wystarczy. Ale ty od 17 października New Wharf? Nie, jak ty masz nick? Też jeden. Jedna wiadomość. Aha, o, kolejny! Laurea. Aha, 6,6. Co jest? Jaki wysyp? Aha, 6,6. Dobra, oglądamy. Koniec. Nie rozkojarzamy się już. Przebiła 10%. Chcieliście naprawić sądownictwo. Sądownictwo w najgorszym stanie od dawna, a czas postępowań sądowych oczywiście się wydłużył. Chcieliście zwiększyć inwestycje względem PKB bardziej. Do 25%, spadły do 16%. W ostatnich latach tylko targana kryzysami na skraju bankructwa Grecja miała gorszy wynik. Okazało się, że prawie nikt nie chce inwestować w kraju przez was rządzonym. Mówił pan dzisiaj słusznie, że trzeba chronić polską suwerenność przed Unią Europejską. Ale co się dziwić? Ale ciekawe, czy to się zmieni, czy ktoś będzie chciał inwestować za granicę, bo to chyba jest o tym mowa, w Polsce. Skoro już nowa władza zapowiedziała, że z pieniędzy z największej spółki, czyli z Orlenu, pójdzie na, no tak naprawdę na rozdawnictwo w pewnym sensie, no bo zamrożenie cen energii to jest też socjalnie. Więc pytanie, czy to się coś zmieni, jeżeli chodzi o te inwestycje? Chyba nie. Wycofali się z tego? To nie słyszałem, jeżeli tak, to git. Tylko z czego tak to pójdzie? Z druku? To jeszcze chyba. To co samo będzie. Tylko i na inflację się wpieprzy, ale chociaż Orlen nie spadnie na giełdzie. Nie no. Dziwne te rzeczy. Ale prawda jest taka, że to wasz... Ja próbujący cokolwiek co zrobić z tego streama. Aha, 60? Ale czemu? Rząd oddał najwięcej... Dzięki, New Wharf. Nie. New? Erof? Tak? Erof? Dzięki za subka, witam. Aha, 66. ...tej kompetencji Unii Europejskiej. Wycofali się z wiatraków. A no to z wiatraków to tam były kontrowersyjne rzeczy, ale co z zamrożeniem energii? Popierał pan cen. Zakaz sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym. Zgodził się pan na politykę klimatyczną. Zgodził się pan na unijny dług, na powiązanie KPO z praworządnością. Sam pan proponował nowe unijne podatki, a teraz udaje pan zaskoczonego i oburzonego tym, że Unia Europejska chce nakładać nowe podatki. To wy wprowadziliście do polskiego prawa strefy czystego transportu, a teraz się oburzacie, że Platforma korzysta z prawa, które wy... No nie wiem, Dan, chyba starczy, bo przegląd YouTube'a dzisiaj 2,5 godziny. Wprowadziliście. Może jutro. A cały ten cyrk, te nieudane inwestycje i rozdawnictwo było oczywiście na kredyt, bo nasze zadłużenie wzrosło z biliona do rekordowego poziomu 1,5 biliona złotych. Ja pierdolę. Podsumowując, czas waszych chociaż rządów... Chociaż też, dobra, na obronę powiem, że to nie ma takiego znaczenia, bo to się raczej podaje w stosunku do PKB zadłużenie. Więc pytanie, jak to wygląda procentowo. Okres egipskich plag dla polskiej gospodarki. Nowy ład, lockdowny, drastyczny wzrost cen energii. 600 zł dałeś za prąd w tym miesiącu, ojciec ci fotel spawał. No niestety, każdego to dotyka, nie? Kosztów pracy, ciągłe nowe regulacje, niestabilne sądownictwo. A jeżeli jakiś przedsiębiorca nie był w stanie tego wytrzymać, a 11 jego firma minut. Padała, to słyszał od Jarosława Kaczyńskiego, że widocznie nie nadaje się do prowadzenia działalności w Polsce. XPP. Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim przedsiębiorcom, którzy to przeżyli. Jesteście wielcy, możecie być z siebie dumni. Jak PiS was nie zabił, to już nic was nie zabije. Już myślałem, że on zacznie cytować Stonogę, że Platforma was tak nie... Kończąc, przez ostatnie miesiące w trakcie kampanii wyborczej byłem obrażany i pomawiany w najróżniejszy sposób. Oskarżano mnie o wszystko. Patrz, jaki super jest. Aha, 61, ładne. Wszystkie możliwe niegodziwości. Ale spośród tych wszystkich obelg tylko jedna mnie naprawdę bolała. Sugerowanie, że chcę zrobić z wami koalicję. Bardzo się cieszę, że to już jest no, koniec dużo ludzi to sugerowało rządów. Bardzo. Z największą radością i satysfakcją zagłosuję przeciw wotum zaufania dla premiera Morawieckiego. Dziękuję bardzo, panie pośle. Jako ostatni... Dobra, jeszcze mieliśmy zobaczyć Tuska. To jest to?
Pierwsze przemówienie po wyborze na premiera. To mieliśmy jeszcze zobaczyć, idziemy. Ostatni wątek tego. Wątek kącika politycznego. Może tak mówić, bo i tak nie mieliby większości w koalicji. No ale wiem, że można tak nadal powiedzieć, ale ja nie wierzyłem za bardzo i nadal nie wierzę, że oni by weszli z nimi, nawet jakby mogli, no bo te partie się bardzo od siebie różnią. Wiem, że obydwie są za kościołem, ale chyba to jest jedyne i przeciwko aborcji, ale to są chyba jedyne rzeczy, które ich łączą, czy nie? Ciężko powiedzieć coś więcej. No to pytanie, czy to by wystarczyło, żeby weszli w koalicję. Bo jeżeli tak, no to tak, ale wydaje mi się, że to za mało. Dobra, Donald Tusk, pierwsze przemówienie. AH66. Nie, AH60. Trzeba AH60 napisać, żeby odblokować transmisję dalej. Zaczyna się. Dziękuję bardzo. Klap. Klap. Dłuższa chwila minęła od czasu, kiedy... artykuł 186, z którego tak chętnie korzystaliście państwo jeszcze do tego tygodnia. Bardzo proszę. Czyli Morawiecki już tu nigdy nie usiądzie? W sensie, bo już chyba nigdy nie będzie premierem. Nie premierze. Bardzo proszę, panie... Proszę o spokój. Proszę o spokój. Wasz premier, niezależnie od tego, jaki był w danym momencie jego status, zawsze korzystał z artykułu 186. Dzisiaj wybrany prezes Rady Ministrów również ma prawo z tego skorzystać. I to jest moje... Ej, ale to jest historyczny moment, bo on, Tusk był kiedyś premierem i po latach znowu wraca. To jako jedyny premier za czasów od 89 wrócił tam po długiej przerwie. To jest historyczny moment. Cumbek, w sensie comeback, w sensie jak to się mówi? Moja decyzja, proszę ją uszanować. Bardzo proszę, panie premierz. Dziękuję, panie marszałku. Bardzo. Bagdor Xpeka. Jak dobrze wiecie, jutro będziemy mieli okazję debatować nad expose moimi, nad programem, nad Radą Ministrów. Będą pytania, wielogodzinna debata, więc pozwólcie, że dajmy wam dosłownie 2 minuty czasu, nie więcej. Czekaj, za chwilę. W którym odcinku Plecaków śpiewasz z Kibiditole? Chcę pokazać 8-letniej kuzynce, jak internet szkodzi ludziom na twoim przykładzie? Jak ona z Kibiditole, to pewnie przez sen śpiewa. Co ty pieprzysz? Przede wszystkim, panie marszałku, panie prezydencie, podziękować Polkom i Polakom. Dziękuję, Polsko, to jest naprawdę wspaniały dzień. Nie dla mnie, tylko... Czemu Tusk ma licznik dedów? Bo to od początku kadencji się liczy, nie? Tych wszystkich, którzy przez te długie lata głęboko wierzyli. Nawet śpiewali, że wiedzą, że jeszcze będzie lepiej i że przegonimy mrok, że przegonimy zło. I to się stało. Dzięki wam. To wyście zrobili. Wy na tej sali, ale przede wszystkim miliony Polek i Polaków. I za to chciałem wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Będę dłużnikiem tych wszystkich, którzy zaufali tej nowej, wspaniałej polskiej nadziei, bo przecież ten dzień 15 października to był dzień wielkiej polskiej nadziei i tym wszystkim, którzy zaufali. Nie teraz, nie patrzę nic. Zaufali, bo głęboko wierzą w nas i w Polskę, albo dają kredyt. Nawet... Czekaj, nie, to muszę zobaczyć. Co to jest? Ty mamon grę zrobił? Dagger of Amon Ra. Co jest? Jak on miał? Poczekaj. Ostrożnie zaufania, ale jednak postanowili dokonać tej, nie boję się tego słowa, historycznej zmiany. Jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję.
Chcę także podziękować panu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Wiem, że już dzisiaj był tutaj fetowany wielokrotnie. To jest. Nie wiem, czy panie prezydencie, drogi panie Lechu, pewnie pan nie pamięta, ale dokładnie 44 lata temu. Dalej chodzi w tym. W sensie tu bez obrazy jak coś, ale on dalej chodzi w tych. To teraz, a bo on miał jakieś postanowienie, że nie będzie chodził z tym napisem jak PO chyba wygra, ta? To on teraz może to w końcu zdjąć. No way. Pewnie pan nie pamięta, ale dokładnie 44 lata temu, to był rok 79, to był dokładnie grudzień. W 79 roku byłem bardzo młodym człowiekiem 5 minut. I razem przygotowywaliśmy jeszcze wówczas nielegalną manifestację pod stocznią w jednym z gdańskich akademików, wtedy bezpieka. Skończymy oglądać już tych złych panów, bo mnie dupa boli i mi przykro. Za chwilkę, 5 minut. Siłowała to spotkanie rozpędzić, zablokować. To było dla mnie jedno z najważniejszych momentów w moim życiu. Boli go to? Byłem studentem, dopiero zaczynałem. Dopiero zaczynałem rozumieć, co to znaczy polityka, ale chcę wam powiedzieć, że dokładnie dlatego, że zobaczyłem, co znaczy polityka w Gdańsku w latach 70. jako dzieciak w grudniu 70. roku, jako student, kiedy miałem to szczęście spotkać takich ludzi jak Lech Wałęsa czy Bogdan Borusewicz, jeszcze nikt nie myślał o żadnym sierpniu. I wtedy zrozumiałem, że polityka może być pięknym powołaniem, no że warto się urodzić, żeby służyć zaraz innym ludziom. Na to chciałem bardzo panie Lechu na tym filmiku już premierem jest Tusk, czy będzie dopiero za dwa tygodnie, czy ile tam trzeba czekać? Wielki dar. Pozwólcie też jedno zdanie. Małgosiu, Kasiu, Michale, mamo, bardzo przepraszam, że przeze mnie znowu polityka wdarła się w wasze życie. I wiem, że nie jest to proste. Dzięki nim. No wiem, jaki jest tytuł, ale to brutalne. Clickbait. Inaczej nie mogłem. Musiałem wrócić. Ale dziękuję też za waszą cierpliwość. I na koniec, tak jak... Ej, dobra. On jest z tej samej partii, a zoba. Też za waszą cierpliwość. Co jest? I na koniec... Czemu on robi chmymy? Tak jak podziękowałem tym wszystkim, którzy zainwestowali w tę wielką polską nadzieję 15 października. Swoimi głosami, to także, i to nie jest tylko przewrotność. Chciałem podziękować impostor. Wam, posłankom, posłom PiS-u, funkcjonariuszom waszej partii, bo nikt tak bardzo się nie przyłożył, nikt tyle pracy nie włożył, żeby Polacy, Polki i Polacy każdego dnia z waszych mediów widzieli, co zgotowaliście Polsce i Polakom. To tak naprawdę wam się udało obudzić miliony ludzi, którzy myśleli, jakoś to jest, jakoś... Nie, to dzięki temu, co zrobiliście publicznie, co staraliście się zrobić nie tylko ze mną. No mnie ciekawi bardzo, jak będzie teraz. Czy w ogóle cokolwiek się zmieni, bo jakby oni już kiedyś rządzili i dużo rzeczy obiecywali i potem były tylko z tego filmiki na YouTubie. Ciekawe, co będzie. Najważniejsze, żeby nie było gorzej, ale jak będzie lepiej, to też ja to akceptuję. A jak będzie tak, żeby nie było gorzej, tylko tyle wymagam. Z demokracją, z naszą ojczyzną. Tyle Polek i tylu Polaków 15 października się obudziło i postanowiło usunąć was od władzy. I ostatnie zdanie. Nie wiem, wprowadziliby euro? Wydaje mi się, że za tej kadencji by nie wprowadzili, bo dużo ludzi nadal tego nie chce. Ale jakby dobrze rządzili, ludzie by ich tego... Ludzie chcieli euro? Ile procent ludzi chciało? Bo pamiętam, że było coś takiego, ale wyników nie pamiętam z tego. No ale i tak, to musiałoby sporo ludzi chcieć, nie? Aha, oni chcieli wprowadzić. No i właśnie dążę do tego, żeby patrz. Wydaje mi się, że teraz nie wprowadzą oni, bo ludzie nie chcą aż tak bardzo, ale na przykład jakby dobrze rządzili, to w następnej kadencji mogliby to na easy zrobić, bo ludzie by im ufali. Bo teraz na start by wprowadzili euro, to tak no ludzie by już powiedzieli, do dupy już, pieprzyć to PO, już się gówniano zaczyna. Jestem to winny,
No właśnie, pytanie, jakby to przeliczyli, jakby przeliczyli po kursie, to ludzie się załamią. Wątpię, żeby. No nie wiem, zobaczymy, co będzie. Dedykuję to. No zobaczymy, co będzie. Panu prezesowi, bo jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem do Berlina, co ty Fir mówisz, Deutschland. Każdego... Czy on to powiedział, czy to znowu AI? Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, czytasz? Wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę... Nie mogą wprowadzić euro, bo Polska nie spełnia wymagań? Jak to? Jak nie mogą, jak wszystko się da. Brat Lech Kaczyński do mnie publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak Kurski. Po tym, co zrobił. Ale chcę wam powiedzieć, że... I dlatego chciałem to zwycięstwo, pozwólcie, tak osobiście... 16 lat. Witam. Oczywiście dedykować moim obu dziadkom. Obaj byli polskimi kolejarzami w Wolnym Mieście Gdańsku. Relikwią w naszym domu do dziś jest żywnościowa karta Polaka, którą w Gdańsku miało kilkaset osób, bo nikt więcej się nie odważył być Polakiem w czasie okupacji. Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych. Obaj moi dziadkowie. Kiedy 90% ludzi uciekło z dawnego wolnego miasta Gdańska i wybrało Niemcy, to wśród kilku tysięcy, którzy pozostali, było dwóch moich dziadków, dwóch Polaków, Józef Tusk i Franciszek Dawidowski. I im też dedykuję tę wygraną. Tak jak wszystkim Polakom i Polkom, którzy mogli poczuć się obrażeni, rozgoryczeni, zagrożeni przez te 8 lat polityki, pogardy dla kogoś, nie znałem jego dziadka, słabszy, kto nie słucha partyjnej hierarchii, kto nie pasuje do wizerunku ideologów partii rządzących. Jestem z was bardzo dumny, z tych wszystkich, którzy się bali, ale nie ulękli się do końca. Tak naprawdę być może to zwycięstwo jest zasługą właśnie tych najsłabszych, tych najbardziej prześladowanych przez te 8 lat. Chcę wam, i to o tym będę jeszcze jutro mówił, ale naprawdę uwierzcie, to wszystko razem naprawimy. To naprawdę jest niezwykła rzecz, że będziemy mogli od jutra naprawiać krzywdy, żeby ciekawe. Wszyscy w Polsce, wszyscy bez wyjątku, wszyscy polscy obywatele, polskie obywatelki poczuli się naprawdę jak w domu, bez żadnego wyjątku. Wasi wyborcy także. No ja bym ocenił za miesiąc najwcześniej pewnie, ale ciekawe, co zrobią w miesiąc. Bo na początku powinni sporo robić, żeby pokazać, że wiesz, że nie udają, że nie są wydmuszkami. Ale jak będzie? No właśnie, i podobno Duda też dużo będzie teraz znaczył, bo może im po prostu wetować i pluć na łeb, ta? Tak mówię, wiesz, językiem łódzkim. Pluć na łeb, czyli odrzucać, co zaproponują. I to mogę dzisiaj obiecać. Jeszcze raz dziękuję, Polsko. Naprawdę piękny dzień. Wszystkiego dobrego. Rozumiem. Twoje kasztan, ale nie. Klap. To jest właśnie fenomen polskiej demokracji, że czasem na 15 października trzeba poczekać do 11 grudnia, ale warto było. Drodzy Państwo, na tym zakończyliśmy. Nie, dobrze, wiem. Nie pisz, wstań, bo cię uderzę. Nie, ja tego. Wiadomo, hymny. Kto wymyślił, kto napisał hymn, powiedz. Zobaczymy, ilu jest mądrusiów na czacie. Tak jak w trakcie hymnu, tak na co dzień powinno to wyglądać. Co, że stoją? Chcesz jeszcze płacić politykom za wdupę leczenie stawów? Puknij się w głowę. Żegnamy stary rząd, witamy stary nowy rząd. Nic się nie zmieniło. Zobaczymy. Do końca? Co, oglądać, jak śpiewają hymny? No nie. Oglądaliśmy Kaczyńskiego. Czy Kaczyński coś jeszcze będzie mówił? No nie, tu nic. Przynajmniej nie na tym nagraniu. To może na innym jest.
Miałeś to obejrzeć? Nie miałem. Dawid i Jasper Omegle. Aha, i o polityce cytat. Zgadzasz się z tym? Nic się nie zmieniło. Ludzie myślą, że głosują na którąś z opcji, że mają jakiś wybór. Ale zawsze wybierają to samo, pierdoloną korupcję. Głosują na tych samych gnojów w różnych przebraniach. I za każdym razem wierzą, że tym razem kurwa będzie inaczej. Ty, w Polsce tylko w science fiction dało się prawdę pokazać. I zobacz, 2023 nic się nie zmienia. No, 20 wyszła ta gra, ale to nieważne. Dobra. Kaczyński oszalał? Jaki tytuł? Kaczyński oszalał ze złości. Co to jest? Ostatnie To jest po hymnie? zdanie, jeśli pozwolicie. Jestem to winny. Aha, on wrócił po hymnie, coś jeszcze powiedzieć? I dedykuję to panu prezesowi, bo jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem do Dobra. Berlina, für Deutschland. Nie, to było. Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. To było ten początek. A, tu jest Kaczyński, on mu odpowiada. Dobra, czekaj, to przewinę. To jest po hymnie, tak? Panie, jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża. Panie pośle, w Ja trybie nie wiem, kim byli sprostowania. pana To AI? dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim. Ej, można tak gadać? Nie no, wolność słowa, no ale ma jakieś te dowody? Jak sieć wyderwił. Co jest? Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Króciutko. Dziwne są tego rodzaju obelgi rzucane w takim momencie i w Aha, takim sześć, dniu, panie sześć. pośle Kaczyński. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 11 grudnia. Ogłaszam 15 Co oni krzyczą? minut przerwy. O godzinie Oni 19:15 krzyczą do Berlina? wysłuchamy Kaczyński. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 11 grudnia. Ej, myślicie, że po obradach Sejmu w jakimś lesie się ustawili? Tylko pytanie, ze sprzętem czy bez? Ogłaszam 15 minut przerwy. O godzinie 19:15 wysłuchamy posłów, którzy zapisali się tego dnia do wygłoszenia oświadczeń Porypane to jest. poselskich. Bardzo Ej, to jest serdecznie. w ogóle popieprzone, że oni coś takiego krzyczą w Sejmie. To jest dziwne. Dziękuję Państwu i przepraszam. W sensie, no nie wiem, no jakby jakieś dowody były tam. Dobra, ja to pieprzę, bo zaraz tego przyjdą ludzie i piszą tak, siema, słyszałem, że nie powiedziałeś, że Tusk jest niemieckim agentem, jesteś antypolakiem? Polska policja, proszę o przestanie spamowania na czacie. Policja w internecie już porządki robi. Co to jest? Tu jest taka pani. Ej, ale poczekaj, to nie jest ta dziennikarka? Czy mi się coś wydaje? Czy jakaś podobna jest? I są takie komentarze. Możesz mi odpowiedzieć, skromny królik i mister Konrad Rozenek. To jest ona? Ona jest teraz politykiem? Nawet nie wiedziałem. W jakiej ona jest partii? Czy ona po prostu tam jest? Tak se przyszła. Ona jest z partii babeczek, ale co? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę!